Cześć, z tej strony Dobro, ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kariery Szarkę. Będzie to zarazem chyba ostatni odcinek, bo z tego co patrzyłem zostało nam 3 mecze, a później już mamy do końca po prostu bez meczy, totalnie nic. Więc no będzie to najprawdopodobniej ostatni odcinek w tym sezonie. Później zrobimy sobie tak z tydzień, dwa tygodnie przerwy, myślę, od odcinków i zrobię dla was ankietę. Albo po prostu możecie pisać w komentarzach pod tym odcinkiem, czy wolelibyście, żebym został w Szalkę i dalej kontynuował ten projekt, czy może chcecie nowej kariery, czy może wolelibyście, żeby Tomasz Hajto powędrował do innego klubu w nowym sezonie. Znaczy ja bardziej oscylowałbym za tym, żeby kontynuować ten projekt, ale jeśli będziecie mieli inne zdanie, no to oczywiście zrobię tak, jak będziecie chcieli, więc możecie mi pisać od razu, co byście woleli w drugim sezonie. W każdym razie, no mamy tutaj mecz z Eintrachtem, który sobie przesymulujemy. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Zarządzanie zespołem. Denis, teraz tym razem zagra sobie Matondo. Matondo, nie Skrzypski. Matondo. Na stacji już jest bardziej zadowolony, więc tak sobie zagramy. Zrobimy jeszcze. Albo tak, wiecie co? Zrobimy tak, o, w ten sposób, żeby ten overall o jeden troszkę do góry podskoczył. No i szybka symulacja meczu siebie z Eintrachtem, więc myślę, że tutaj dobry wynik będzie. No, no jest dobry, no bo nie przegrywamy, tak? 0-0 co prawda, więc nudny mecz. No ale, ale wiecie, no punkty są. Tutaj jak to wygląda teraz? Bayer w ogóle wskoczył do czołówki. Mamy już 4 punkty straty na 2 mecze przed końcem. No i szczerze to wątpię, żeby cokolwiek tutaj pozwoliło nam te puchary otrzymać. Ronow, czy my go chcemy zatrzymać? Zobaczymy. Zobaczymy, bo nie wiem, czy będę chciał akurat Ronowa zostawić sobie. Niebawem wrócimy do tematu. Dobra. No i co? Kto tym razem tutaj jest na horyzoncie? Podejrzewam, że Bayern, z tego co pamiętam. Więc no tutaj też będzie na pewno ciężko, jeśli o to chodzi. Szybka symulacja. Zobaczymy. Tak naprawdę zobaczymy, co się wydarzy, bo jeśli tutaj z Freiburgiem nie zanotujemy odpowiedniego wyniku, ale tutaj Arkadiusz Milik, najlepszy zawodnik miesiąca w ogóle. Tutaj zrobimy sobie szybką symulację i na koniec został nam mecz z Bayernem. No i teraz od tego będzie zależało właśnie, jak ten mecz się potoczy. No tutaj przegrywamy, więc totalnie tracimy szansę na cokolwiek, więc z Bayernem Monachium zagramy sobie już totalnymi rezerwami. Wiem, że może to potraktujecie jako lekceważenie rywala, ale no, no wiecie, no pucharów nie będzie. Tutaj jeszcze jakiś problem jest. Co tu jest? O co chodzi? No, w sensie, no ja tu nie miałem wpływu na to, że on zszedł, więc nie rozumiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo no, no Ronow się tutaj cieszył, że był u nas. No ale wiecie, no też zobaczymy, jak będziemy wyglądać budżetowo. Tutaj sobie tych zawodników odrzucamy. Kurde, przez przypadek sobie tego jednego gościa podpisałem, no ale to tam najwyżej później sobie go sprzedamy. Ty nie, ty nie, ty nie, ty nie i ty również nie. I teraz jeszcze scout z Polski. Tomczak nie, Olszewski nie, Kubiak też nie, Błaszczyk też nie i Kołodziejczak również nie. Więc no na razie ten przesiew tych młodych talentów wygląda średnio, bo jakoś specjalnie dużo tych talentów nie wyłapujemy. No tak naprawdę co, no skończymy najgorzej na miejscu 9, najlepiej na miejscu 8, więc tak naprawdę nic się już tutaj nie zmieni, poza tym, że mamy mecz z Bayernem Monachium, który chyba tą ligę wygrał, myślę, że tutaj bez problemu. No tak, tutaj 6-8 punktów przewagi, no troszkę tutaj przewagi stracili, no ale ligę wygrywają, Borussia na miejscu drugim, tutaj Gladbach z Lipskiem bije się o trzecie miejsce na podium.
Później Eintracht 5, Wolfsburg z Bayerem walczy o miejsce 6, czyli o puchary. No i później Hoffenheim, no i my na 9 miejscu. W ogóle wow, udało nam się przez cały sezon wyjść na 0, jeśli chodzi o bramki. No to jest jednak wyczyn, żeby wyjść na totalnie na 0. No i co? No i ten ostatni mecz sobie, wiecie co, przesymulujemy. Bo szkoda też, kurczę, że tak powiem, marnować czasu, żeby ten mecz rozgrywać, skoro i tak ten mecz jest o nic. A też wiecie, wypożyczenie dobiegło końca? Aha, lada chwila, wypożyczenie dobiegnie końca. No tutaj mamy mecz z Bayernem. No i wiecie co, tutaj zagrają sobie wszystkie chłopaki, które gdzieś tam przez cały sezon pracowały na to, że ten, że tak powiem, ten wynik wyglądał jak wyglądał. Tutaj Ralf Farman sobie na pewno zagra. Kutuciu, albo tak, damy szansę tym młodym po prostu. Tutaj będzie Çalhanoğlu, który może grać na lewej obronie. Tutaj do środka obrony też sobie kogoś wrzucimy. Mamy kogoś takiego? No kurczę, nie mamy. Dobra, niech zagra sobie Mendil. McKinney sobie też zagra. Czy mamy tutaj kogoś? No nie mamy. Za Mascarella może wejść Wagner. Tutaj wejdzie sobie Toman. Na SP wejdzie sobie Bentaleb. Za Denisa wejdzie sobie Buzdogan. Za Adiemiego wejdzie sobie Skrzypski. No i takim składem zagramy sobie z Bayernem. Ja wiem, że dostanę pewnie z piątkę tutaj, to będzie lekko. Tym bardziej, że to wyjazd na wyjeździe, tutaj widzicie, no Bayern pierwszym składem. Dobra, trudno, z 5-0 będzie, ale walić to. 2-1. Wow, to jeszcze w ogóle prowadziliśmy z Bayernem, to w ogóle ja jestem w szoku, nie? I to graliśmy jak równy z równym, więc widzicie, młodzi też pokazali charakter, no co mi się podoba, tak? Że widać, że im też zależy na tych wynikach. Co prawda przegrywamy, ale no 2-1, tak? Nie jest to jakiś tragiczny wynik. Zarząd klubu, tutaj mamy nagrodę z turnieju. Wow, 60 milionów, no to już są pieniądze, no naprawdę, powiem wam szczerze, no potężne. Tutaj mamy jeszcze coś tutaj w czerwcu jest, nie, ale we wrześniu mamy tutaj mecze z Anglią oraz z Rosją, ale czy te mecze coś tutaj jeszcze wnoszą? Tak naprawdę, no niby wnoszą, bo mamy 5 punktów straty do Rosji, ale czy mamy szansę? Raczej wątpliwe. Dobra, jeśli chodzi o nasze finanse, no to mamy 290 tysięcy i zysk rzędu 93 milionów. Zobaczmy sobie, jak tu wygląda nasz zespół, oczywiście Schalke. Myślę, że chciałbym ściągnąć kogoś do obrony. Tutaj Gabriel Jesus w PSG, w ogóle co tu się dzieje? W sumie, wiecie co, ja wiem, że to jest dosyć leciwy zawodnik, Jerome Boateng, 32 lata, jak ty wyglądasz, 84 overalla, no ale to by się kontrakt nie kończy, więc komu się tam kończy kontrakt z takich w miarę przyzwoitych zawodników? Liga, przejdźmy sobie, albo Rudiger może. Dobra, przejdźmy sobie do Bundesligi, bo tam myślę, że tam ktoś może być taki do wyciągnięcia za fajne pieniądze. Bayern na razie nie. Przejdziemy sobie do Borussii. Bremer, Bürki, Delaney, Holland. Holland, klauzula 200 milionów tutaj w ogóle. No bo wiecie, chłopak ma 20 lat i 86 overalla, to jest, no wynik jest no potężny. Mats Hummels raczej nie. Oskar w ogóle z Szanghaju SIPG tutaj przeniósł się. Thomas Meunier. No Piszczek, szczerze raczej nie, bo to już końcowa. Gabriel Paulista, jaką ma klauzulę w ogóle? Co wy z tymi klauzulami? No nie ma tu jakichś przesadnie dobrych obrońców, no. Nie no, w Lipsku raczej ciężko będzie kogokolwiek wyjąć. Albo Bayern, może ten Jonathan Tah będzie do wyciągnięcia, tylko
Julian Draxler w ogóle, co on tu robi? Czyżby transfer jakiś? Hradecki nie, Jedwaj nie, Palacios, Pellegrini, Paulinho, Rossi, Schick, Shingraven, Tach. Damy go sobie do obserwowanych, bo też nie ukrywam tego Tacha, bym chciał w sumie zdobyć. Też jest ten Tapsoda, też go sobie zaobserwujemy. I wiecie co? Jest jeszcze taki jeden gościu, tylko pytanie, czy on będzie wreszcie świata. Bo tak mi się wydaje, jeśli tu będzie Dinamo Zagrzeb oczywiście. No jest Dinamo Zagrzeb. On się nazywa chyba Gwardiol. On jest 2002 rocznik, więc on jest bardzo, bardzo młody. No jest właśnie on. Dobra inwestycja w przyszłość. No i tego Jośko Gwardiola byśmy sobie spróbowali ściągnąć, bo naprawdę no wygląda on dobrze. I może się też rozwijać, więc tutaj sobie go dorzucimy. W sumie trzeba by poszukać jakiegoś bramkarza od razu, więc tutaj Bartek Drągowski myślę, że tutaj wskoczyłby na celownik. Damy sobie go do zaobserwowanych i lecimy sobie dalej. Kogo byśmy, w ogóle kogo nam tutaj proponują nasi skauci? No Teixeira, czy ja wiem, no Teixeira raczej byłby niezbyt dobrym wzmocnieniem. Martial, Mbappe, no jasne. Aubameyang w Realu, Ben Yedder, no to tak bym powiedział, że nie bardzo. Dowolna pozycja. Gylfi Sigurdsson, no, no raczej, raczej nie. Czemu nam proponują takich gości w ogóle? Nie rozumiem tego. Wiecie co? Ja myślę, że ten odcinek powoli sobie zakończymy, to jeszcze poukładamy sobie ten skład. No i będziemy sobie, że tak powiem, myśleć na temat tego, kto, gdzie, co i tak dalej. Jak już będziemy, że tak powiem, wiedzieli, na czym stoimy, kto odchodzi i tak dalej. No bo na razie ten skład wygląda na ten moment w taki sposób. Tutaj wam oczywiście pokażę wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam będą sobie grali oczywiście. Turonow odejdzie. No i tutaj tą ławkę sobie poukładamy, tak żeby to wyglądało tak, jakbym chciał. Bentaleb, Arid, Farman, McKinney i na ławkę, kto tu jeszcze wskoczy? Mendil oczywiście. No i McKinney za Nastasicza. I tak to będzie wyglądać. No więc tak naprawdę wzmocnień oczekiwalibyśmy raczej w środku obrony, ewentualnie na skrzydłach. Więc te dwie pozycje będziemy starali się wzmocnić. No i myślę, że to będzie już w następnym odcinku tak naprawdę, bo tutaj no nie ma co tutaj, że tak powiem, długo was przetrzymywać. Mogę sobie jedynie tutaj symulować do końca te wszystkie treningi i tak dalej. Tutaj jeszcze Schuler by chciał kontrakt. Dobra, no zajmiemy się tym, kurde, no ale czemu on ciągle gadają o pieniądzach? Dobra, dobra, to jeszcze szybko załatwimy sobie centrala składu. Ale nie polski, Boże, nie polski, broń Boże, nie polski. Centrala składu Schuler. Gdzie ty jesteś, gościu? Schuler. O, jesteś. Zleć przedłużenie. Dobra, masz tam, kurde, i bańkę 700 klauzulę i przynajmniej nie będziesz mi głowy zawracał. Także co, no kończymy sezon na miejscu 9. Ja wam za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. No i wyczekujcie kolejnych odcinków z tej kariery, która pojawi się za tydzień, być może dwa. No i co, no i to tyle. No także piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby Hajto został dalej, czy nie, czy wolicie, żeby gdzieś przeszedł, czy po prostu czy po prostu, żeby kariera potoczyła się zupełnie w inny sposób. Tutaj widzicie, Bayern szuka pracodawcy, Borussia Mönchengladbach, Leipzig, Inter, AC Milan, Napoli, Torino, Sampdoria, Cagliari, Piemonte Calcio. Tutaj no kurde, wszystkie kluby, wszystkie kluby, które gdzieś tam szukają menadżera. No także widzicie, no jest ich trochę. Także możecie sobie zapauzować, tutaj wam poprzechodzę tymi klubami. No i zobaczycie, kto po prostu może by wam się spodobał, to spróbujemy, że tak powiem, złożyć tam ofertę pracy. No i tyle, dzięki, siema.